Cześć, witajcie. Czarek Kolasa, kanał Lucky Punch oraz przegląd sportowy. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj krótki temat, jeden, o którym chciałbym dzisiaj napomknąć, rozpocząć taki temat. Też abyście wy potem w komentarzach napisali swoje spostrzeżenia. Chodzi o oczywiście Adama Kownackiego, jego ostatnią porażkę, czwartą z rzędu, trzecią spośród tych czterech, trzecią przegraną przed czasem z Joe Casamano w teatrze Madison Square Garden w Nowym Jorku. Adam udzielił ostatnio wywiadu panu Andrzejowi Kostyrze, legendzie dziennikarstwa, którego serdecznie pozdrawiam. Pan Andrzej Kostyra zadał kilka pytań dotyczących tej walki, ale też przyszłości. No i Adam, jak to Adam nie powiedział jakby tak definitywnie, że chce zakończyć karierę, tylko po prostu powiedział, że bardzo trudno mu będzie tę karierę zawiesić lub zakończyć, skoro słyszy głosy o tym, że była to dobra walka, przede wszystkim czuł luz, czuł się nieźle w ringu, przeszedł przygotowania z nowym trenerem. W nawiązaniu do tego, co mówił Adam, to ja rozmawiałem z Adamem przed walką i ten wywiad możecie sobie posłuchać, obejrzeć go właśnie na moim kanale Lucky Punch. No i Adam mówił, że bardzo by chciał kontynuować te przygotowania, że to są te pierwsze przygotowania z Sugar Hillem, nowym trenerem. Natomiast on by bardzo chciał je kontynuować, żeby kolejne walki była taka kontynuacja. On nie za bardzo chciałby długą przerwę, nie za bardzo chciałby rozpoczynać czegoś od nowa. Dlatego wierzy w to, że to będzie współpraca wieloetapowa, tak? Będzie ona rosła z każdym pojedynkiem. Efekt jest taki, że Adam Kownacki przegrał trzeci raz przed czasem spośród czterech ostatnich walk. I to jest trudna sytuacja dla niego, ponieważ ja nie widzę wiele zmian, które on jakby w boksie Adama, które mogłyby świadczyć o tym, że te przygotowania, to wszystko było lepsze. Mnie się wydaje po prostu to, że Adam Kownacki jest już w jakimś stopniu bokserem nadszarpniętym wieloletnimi sparingami ze świetnymi zawodnikami, z mocno bijącymi zawodnikami. Adam był innym zawodnikiem i takich pięściarzy jest niewielu w Polsce. W Polsce sparingi mają pięściarze zwykle z tymi zawodnikami albo z tej samej kategorii wagowej, gdzie muszą jeździć po Polsce, szukać tych zawodników, albo z jakimiś amatorami, ewentualnie z kumplami gdzieś, jak to niestety bywa. No albo pomiędzy zawodnikami, nie wiem, jeden jest w średniej, drugi w super średniej, no robimy tą walkę, nawet jest junior średnia z półciężką, to i tak tam jakieś techniczne sparingi. Natomiast Adam mieszka od wielu, wielu lat na wschodnim wybrzeżu USA i cała kariera bokserska skupiała się na tym, już po tym, jak już stał się, przeszedł z bycia nastolatkiem do takiej dorosłości. No i tych sparingów miał wiele, bardzo częstych, intensywnych, z różnymi zawodnikami, czy to jest Jarrell Miller, czy to na przykład Brian Jennings, to są przecież dwa światy, to mimo wszystko oni tak sparują. No gdyby zapytać Adama, ile rund przesparował z Bryantem Jenningsem w życiu, no to pewnie by mu wyszło no dużo, tak? Nie wiem, nie potrafię powiedzieć ile. I to wiele sparingów, te kolejne walki, wojny przede wszystkim ringowe, sprawiają, że w pewnym momencie no, organizm może się lekko zbuntować. Po drugie, styl Adama jest taki, że Adam po prostu szedł zawsze do przodu i prawda jest taka, że w pewnym momencie to się musiało zatrzymać, bo ten styl jest taki, że nowy jakiś zawodnik, który będzie chciał z nim walczyć, będzie miał zakontraktowany pojedynek z Adamem, będzie widział duże szanse na to, żeby wygrać. Pięściarze płochliwi, tacy zawodnicy, którzy za bardzo nie lubią nacierania rywala, natarcia, nie za bardzo widzą się na zawodniku, nie za bardzo siebie widzą jako pięściarze kontrujący, którzy gdzieś tam próbują, ale może nawet tą kontrę lubią, natomiast na pewnym momencie, jeśli już dostają taką serię ciosów, kolejnych akcji, na przykład właśnie tak jak Adam je pokazuje w ringu, no to już jest pojawia się problem. Tak? Gerald Washington to przeszedł i jako Kiladze
też takie coś musiał przejść. Artur Szpilka, który nie schodził z linii ciosów, opuszczał ręce i to był idealny moment na to, żeby Adam po prostu to mógł wykorzystać. Tak? Chociaż mało kto w to wierzył i też nie będę ukrywał, że Adam był faworytem według mnie walki ze Szpilką, bo nie był, bo uważam, że był Artur Szpilka faworytem i spodziewałem się zwycięstwa Artura. Natomiast w pewnym momencie przychodzi taki moment, że jak się pojawi jakiś rywal, zawodnik, który po pierwsze zadasz mu kilka ciosów, a on nic. Dwa, próbuje zadać kolejne ciosy, no ale on nawet już nie chce ich przyjmować, tylko po prostu schodzi sobie z linii ciosów, albo przyjmuje, stara się na gard, nawet nie stara się na gard, to po prostu opuszcza troszeczkę ręce, trochę prowokuje, a przede wszystkim jeszcze bije z kontry jakimiś ciosami prostymi, czy bezpośrednim prawym sierpowym, bezpośrednim prawym prostym. I próbuje rozbijać Adama. Adam wielokrotnie miał rozcięte łuki brwiowe bardzo szybko, ponieważ wchodził w wymiany, nie schodził z linii ciosów, więc tak naprawdę taka wojna, no, to się świetnie oglądało. Natomiast w tym momencie też pojawiały się jakieś na przykład właśnie rozcięcia. I to było też między innymi walka z Geraldem Washingtonem, jak dobrze pamiętacie. Pierwsza runda się kończyła, Adam i wraca do narożnika i już po prostu nad chyba lewym okiem miał rozcięcie, tak? I już się pojawiło, już trzeba było to tamować. Natomiast w kontekście tego Adama, bodajże dwa lata temu napisałem taki artykuł na Boxer.org, wyślę wam ten link do tego artykułu w opisie. W ogóle pozdrawiam Boxer.org, Łukasza Furmana, całą redakcję, bo trochę tam przepracowałem ponad chyba 10 lat, więc to jest sporo. Po przegranej chyba z Demi Rezenem, ewentualnie, nie, to mogło być po drugiej walce z Haleniusem, napisałem taki artykuł, że widzę wiele podobieństw u Adama z karierą Pawła Wolaka. Paweł Wolak, jeśli dla tych, którzy nie wiedzą, Paweł Wolak był Polakiem, który mieszkał w Stanach, czyli podobnie jak Adam, reprezentował Polskę, walczył na Top Ranku, na galach Top Ranka, był zawodnikiem kategorii no, junior średniej, junior średnia i na przełomie pierwszej i drugiej dekady XXI wieku osiągał pewne sukcesy i piął się do przodu. Natomiast styl Pawła to było pójście do przodu, ciągły atak, ciągły półdystans, wojna. I Paweł kolejne zwycięstwa notował, kolejne wygrane z coraz mocniejszymi rywalami. Był tam Pinzon między innymi, potem był Yuri Foreman, były mistrz świata Yuri Foreman i to było też wielkie zwycięstwo. I to zwywindowało Pawła jeszcze wyżej w klasyfikacjach, w rankingach. I pojawiały się szanse, możliwości tego, żeby Paweł zaboksował z jednym wtedy z mistrzów. Przykładem był na przykład Siergiej Dzindziruk, przepraszam, nie chcę pomylić, jak się wymawia jego nazwisko Ukraińca. Natomiast on był mistrzem świata WBO w wadze junior średniej. Dostał kilka tygodni wcześniej lanie od Sergio Martineza, ale lanie dostał w wyższej kategorii, ponieważ stoczył walkę w obronie, walczył wtedy Martinezem, a mistrzem wtedy nie był Dzindziruk, tylko był mistrzem Martinez tej kategorii średniej, więc pas został mu jeszcze potem i Dzindziruk mógł, było tak dużo możliwości, żeby właśnie z Wolakiem zaboksował. Cornelius Bundracz, też nie pamiętam jak się go wymawia, był mistrzem świata IBF-u, też było bardzo, szukano takich możliwości. Nawet tam, gdzieś tam czytałem, wtedy te artykuły pojawiały się może z Miguelem Cotto też, tak? Bardzo blisko było walki z Julio Cesarem Chavezem juniorem, tak? To też byłaby ciekawa walka, natomiast ostatecznie odwołano ten pojedynek z powodu kontuzji. Wiele różnych możliwości, natomiast co łączy, oprócz stylu, oprócz tego, co można tutaj, co już wymieniłem, no, z Adama z Pawłem, no, wiąże się to, że żeby wygrać z Adamem czy z Pawłem, nie potrzeba było Antonego Joshuły czy Sergio Martineza, tylko potrzeba było na przykład zawodnika, który potrafił zejść z linii ciosów, zadać parę prostych, ani wcale jakoś nie silnie kontrować, nie uderzać, nie nokautować. Tak naprawdę nie trzeba było nokautować, nie trzeba było rozbijać. Wystarczyło było punktować, schodzić z linii ciosu i unikać takich ciosów, unikać pół dystansu generalnie, bardziej na dystans. Ewentualnie jeśli ktoś miał dobrą technikę, to mógłby tam trochę wejść w ten pół dystans, natomiast pokazywać, że te ciosy nie robią, ciosy rywala nie robią wrażenia. I takim rywalem był Delvin Rodriguez.
w 2011 roku dla Pawła Wolaka, ponieważ Paweł szukał rywali, nie za bardzo się to pojawiało, nie za bardzo było możliwości. W lipcu 2011 roku na gali ESPN Friday Night Fight zaboksował pierwszy pojedynek z Davidem Rodriguezem po 10-rundowej wojnie. Paweł nie miał zapuchnięte oko, nie widział na jedno oko w ogóle nic. Nie dodam wam tego zdjęcia, bo pewnie by mi zdjęli film, więc nie za bardzo bym to chciał, żeby to YouTube uczynił, czy jego algorytm. I to wyglądało no strasznie, tak? Ta walka była bardzo dużą wojną z obu stron i zakończyła się remisem, więc bardzo szybko pomyślano nad rewanżem. Rewanż odbył się na no, zdecydowanie większej już gali, nie tylko na galach takich piątkowych ESPN-u, tylko już zrobiono ten pojedynek na gali. Jeśli dobrze pamiętam, Miguel Cotto, Antonio Margarito, gala w Madison Square Garden, jeszcze w tym samym roku, chyba jesienią albo już w okresie zimowym, zorganizowano ten pojedynek, ten rewanżowy. Miejsce czy też ten obiekt Madison Square Garden, no bardzo blisko Pawła. Paweł się tam czuł jak w domu, natomiast Devin Rodriguez wyciągnął wnioski. Jeszcze inaczej zaboksował i po prostu wypunktował Pawła i Paweł zakończył karierę. Nie było żadnej walki o tytuł, nie było takiego dużego wyzwania po tej walce z Uriahem Foremanem, takiego, żeby przyjąć go, zawodnika, który jest albo byłym mistrzem, albo mistrzem świata. No i właśnie, taki był matchmaking, po prostu wybrano Delina Rodrigueza. Tak naprawdę możemy teraz wymienić w komentarzach 30, 40, 50 z kategorii junior średniej z roku 2011, którzy nie są w top 20, w top 25, top 30, którzy mieliby realne szanse na zwycięstwo z Pawłem Wolakiem lub po prostu byliby faworytami tego pojedynku, mimo że Paweł był bardzo wysoko i boksował, prawie był bliski walki o mistrzostwo świata. I podobnie było z Adamem Kownackim, bo Adam dostał akurat ofertę walki o tytuł, mógł walczyć z Antonem Joshuą. Ostatecznie po rezygnacji Jarella Millera Kownacki nie zaboksował z Joshuą, tylko zaboksował Andy Ruiz Jr. No i w czerwcu 2019 roku został mistrzem świata, znokautował, czy wygrał po prostu przed czasem z Joshuą, położył go na deski. No i po prostu tak się walka zakończyła, więc wtedy Adam jej nie przyjął, był bardzo blisko Ala Heymana, PBC. Pewnie chciał, czy myślał o tym, żeby zaboksować jednak o tytuł z Deontayem Wilderem. Był pewnie lojalny, czy po prostu chciał się trzymać tego planu. Ostatecznie nie było ani walki potem z Wilderem, ani z Joshuą, ani w ogóle walki o tytuł. Natomiast mądry po szkodzie, no pewnie mądry, pewnie łatwiej mam teraz mówić. Natomiast ten styl rzeczywiście sprawiał wrażenie, że to się w pewnym momencie musi skończyć, tak? To się musi przeciąć, tak? Coś się musi jednak rozwalić w tym wszystkim, w tej układance. No i Robert Helenius to zrobił. Teraz tylko można oczywiście mówić tego, czy trzeba było od razu brać ten rewanż z Heleniusem, czy można było poszukać jakiejś innej walki. Trudno mi jest powiedzieć. Być może Casamano powinien być rywalem Adama po walce z Heleniusem, a nie po trzech porażkach z rzędu, ale trudno teraz to mówić, czy o tym mówić, prognozować, bo jest już po fakcie. Natomiast jestem ciekawy, czy wy widzicie te podobieństwa pomiędzy Pawłem Wolakiem i Adamem Kownackim. Zachęcam do obejrzenia kilku walk Pawła Wolaka. Ja czasami sobie do nich wracam. Naprawdę super niektóre te pojedynki. Po prostu jak wojna, po prostu idę do przodu, nie interesuje mnie to. Będę obity na twarzy, bo dostanę mnóstwo ciosów, ale i tak zajadę tego rywala, zajadę go fizycznie, kondycyjnie i po prostu wygram z nim. Nawet jeśli zabraknie trochę siły, to kondycji mi w ogóle nie zabraknie, charakteru również i tę walkę wygram. I rzeczywiście Paweł wygrywał te pojedynki. I to nie były szczęśliwe zwycięstwa, bo tam po prostu rzeczywiście musiał Paweł wznieść się na wyżyny kondycyjne oraz takie bardziej charakterologiczne, po prostu iść do przodu, gdzie jednak się odsłaniasz bardzo mocno, mając szczególnie taki styl, że po prostu wejście do półdystansu. Trochę być może jak Rafał Jackiewicz, tylko Rafał Jackiewicz nie ma takiego ostrego wejścia, tak? A Paweł to już szedł po prostu do przodu jak tur. I też można po prostu powiedzieć, że w pewnym momencie przychodzi rywal, niekoniecznie jest top 10, top 15, ale jest top 40 i po prostu Paweł może wygrać. Takim zawodnikiem był niestety Delvin Rodriguez. Szkoda, bo tam było dużo szans na to, żeby jednak mieć odwalkę o tytuł. Może przegrać ją,
Ale taki pojedynek Dżindziluk Wolak ja bym chętnie zobaczył, bo wiem, że po tej przegranej Ukrainiec już nie był tym samym zawodnikiem. Był lepszy boksersko, na pewno od Wolaka to nie ulega wątpliwości. Natomiast jestem ciekawy, jakby się zachował, gdyby te pierwsze dwie, trzy, cztery rundy Wolak byłby w olbrzymim natarciu, na olbrzymim pressingu walczyłby i zobaczymy, jakby to wyszło. Moje zdanie jest takie, że Adam Kownacki, jeśli chce jeszcze walczyć, to no niech walczy, tak? No, trudno tutaj mówić mu, nie wiem, zakazać, tak? No nie wiem, ustawa ma powstać jakaś polonijna, czy nie wiem, czy stanu, no właśnie, stanu, czy na Florydzie, czy w Polsce, nie wiem, jak to powiedzieć, tak? Ambasador ma jeszcze Polski w Stanach Zjednoczonych powiedzieć, że Adam Kownacki nie walczy. No jak będzie chciał walczyć, no to po prostu będzie boksował. Czy ja to widzę za bardzo? Nie, bo nie wiem, nie ma dużych takich możliwości, myślę, że żeby to się zmieniło, ale nie zakazuje, czy nie można zakazywać Adamowi tylko, ani powrotu, ale też fakt, no, przy przygotowaniu do treningów z Sugarem Hillem, przecież Brian Jennings aktualnie nie walczył, nie walczy, miał też duże przerwy i też sobie sparował, bo nie też walczył poza tym wielkim boksem. Być może to jest jakaś tam możliwość kontynuacji jakichś tam przygotowań, treningów, niekoniecznie kończenia z boksem w 100%, tylko po prostu sobie sparowania od jakiegoś czasu, raz na jakiś czas, ale niekoniecznie może walk zawodowych być może. No bo schodzi mi pewien płyn, Casamano to też to był taki pułap, prawda? No niższy, tak? Niższy niż Demirezen, niższy niż zdecydowanie niższy niż Helenius. I moim zdaniem właśnie te zawodnicy Joe Casamano, oni wykorzystują to. To, co wykorzystał Delvin Rodriguez wtedy. To znaczy, są pewni zawodnicy, których też oglądacie, śledzicie ich, że w pewnym momencie przychodzi moment, w którym ktoś sobie pomyśli, no zaraz, zaraz, boksuję na małych galach, nie mam dużego promotora, telewizja za mną żadna nie stoi, szans na to, żeby przeskoczył, to muszę od razu przejść, nie wiem, zgodzić się na walkę z jakimś mocnym turem, nie wiem, Jared Anderson, Mahmudow, tak, to tylko dostaje, no przegram na pewno, tak? A tutaj się pojawia Adam Kownacki, schodzi się troszeczkę niżej, czyli może nie schodzi, tylko przechodzi się szczebelek wyżej, nawet 2-3, ale nie 10, czyli walka z Mahmudowem i realny knockout i przegrana przed czasem się Frazerem Clarkiem. Natomiast walka z rywalem, który po pierwsze, jeśli się dobrze przygotuje i uniknę takiego przyjmowania ciosów, jak niektórzy przyjmowali, albo uniknę takiej walki, w których w pewnym momencie już będę na walce na dużym ryzyku, jak Gerald Washington, który w pewnym momencie no już wszedł do przodu, ale już jeden, dwa ciosy zrobiły swoje i ostatecznie przegrał ten pojedynek przed czasem z Adamem, no to ja mogę tę walkę wygrać. I Juka Samano zauważył to na pewno, że jest to duża szansa dla niego, podobnie jak Demirezen. Wydaje mi się, że z tej trójki, no oczywiście ani Demirezen, ani Casamano moim zdaniem nie wykorzystają potencjału tego zwycięstwa, bo już Adam jednak ludzie wiedzieli, że on jest na skraju, czy może być blisko już zakończenia kariery. Natomiast moim zdaniem Helenius nie wykorzystał potencjału. No z jednej strony na pewno zrobiła to pandemia, ponieważ po walce od razu z Kownackim od razu się ta pandemia pojawiła potem i przerwała ten boks. Na kilka miesięcy potem było trudno, już tych gal nie było na tyle dużo, żeby. Ale ani też pewnie jakichś znakomitych pieniędzy nie było do zarobienia. Pewnie Helenius również cenił. Ostatecznie zaboksował po kilkunastu, kilkudziesięciu miesiącach z Deontayem Wilderem. No i wynik doskonale znamy, więc to też jest jakaś tam szansa dla pięściarzy, jeśli widzą, że Kownacki może boksować z Kownackim, może zaboksować z nim, no i po prostu z nim wygrać. I tak uczynił Casamano, tak uczynił Demirezen i dwukrotnie Robert Helenius. Nie za bardzo bym chciał, żeby kolejnych zawodników dostało szansę od Adama, nie wiem, na przykład jesienią, drugi wiosną, czwarty latem za rok i byłoby 7 z rzędów porażek. No nie wiem, czy to jest fajne. Chyba nie byłoby to dobre dla zdrowia, ale też dla kariery Adama. Chyba lepiej trochę inaczej zakończyć. To też jest oczywiście właśnie zakończyć, tak? No czwarta porażka, teraz pomyśli, no muszę wrócić, muszę wygrać, tak? No to jednak trzeba byłoby zejść z rywalem jeszcze niżej, z takim zawodnikiem, który nawet nie zależy mu na tej wygranej i po prostu przeboksować, albo po prostu zależy mu, ale te umiejętności rzeczywiście są bardzo niskie i nawet na Adama, który technikiem nie jest, ale mógłby takiego zawodnika zajechać. Tylko czy jest sens? Czy jest sens to robić? No trudno jest mi powiedzieć. Zachęcam do komentowania, do waszych. Chciałem poznać wasze opinie, wasze komentarze dotyczące Adama Kownackiego.
Pogadamy może o Adamie, o tych, o jego przyszłości, o tych przeszłości i o tych konotacjach, porównaniach, podobieństwach z karierą Pawła Wolaka. Serdecznie zapraszam. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam wszystkim bardzo serdecznie. Padło mi. Zachęcam do subskrybowania. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to a interesujecie się boksem, to zachęcam Was wszystkich bardzo serdecznie. I co? Dziękuję Wam wszystkim serdecznie i miłego dnia. Pozdrówki.